Brothers normalnie. Dzień dobry, Przemku. Dzień dobry, witam serdecznie z serca Dohy, z centralnego punktu tutaj w tym mieście. Targ, stołk, łakif, mnóstwo tu ludzi o każdej porze. No właśnie słyszę śmiechy gdzieś tam z tyłu, a jak powiedz mi nastrój w polskiej reprezentacji? Czy tam raczej bardziej do śmiechu, czy do płaczu po meczu z Argentyną? Jeżeli chodzi o piłkarzy, to absolutnie do śmiechu. Są zadowoleni z tego, że awansowali. Rozmawialiśmy z piłkarzami po meczu z Argentyną. Przeważała radość, przeważało świętowanie tego, że udało się osiągnąć pierwszy awans od 36 lat do drugiej rundy Mistrzostw Świata. Oczywiście byli tacy jak Robert Lewandowski, bo Robert Lewandowski doskonale widzi, że to jest paździerz, co gra reprezentacja Polski. Robert Lewandowski mówi, że musimy grać odważnie, musimy więcej ryzykować, że to, co zagraliśmy z Argentyną, z Francuzami, na pewno nie przejdzie. Natomiast jeżeli pytasz o ogólny nastrój, to tak, radość. Radość. A czy radość ze stylu gry także toczy naszych piłkarzy? Zdają sobie z tego sprawę, powtarzają, że grają źle. Natomiast nawet selekcjoner Michniewicz podobno powiedział w szatni piłkarzom, że aby nikt nie odebrał im radości z awansu, pytając o zły styl gry. Takie były słowa i no nie wiem, jak tutaj to odbierać. Oczywiście ja osobiście mam tutaj dwojakie do tego podejście i troszeczkę jestem rozdarty, bo z jednej strony oczywiście cieszę się, że zostajemy tutaj dalej. W tej chwili powinienem być w samolocie do Polski. Samoloty przebukowaliśmy, pobyt przedłużyliśmy. Jest to plus, że jesteśmy dłużej na tej imprezie, a nie wyjeżdżamy tak jak zawsze to bywało jako pierwsi. Natomiast minusem jest to, że gramy mizerię, gramy fatalnie, gramy jeden z najgorszych futboli na tych mistrzostwach świata. Oczywiście możemy się pocieszać tym, że zobaczcie, no, Niemcy grają ładnie, wygrywają 4-2 i z Kostaryką, ich nie ma na mistrzostwach. Belgowie grają niezłą piłkę, ich nie ma na mistrzostwach. Kanada, która zagrała super z Belgami, grała fajne mistrzostwa, też ich nie ma na tych mistrzostwach. My gramy słabo i jesteśmy. Są to mistrzostwa świata paradoksów. Natomiast boli nas ten styl gry, no bo kiedy Polak siada sobie przed telewizorem, no teraz podobno piloty chcą pozabierać, ale kiedy siada sobie przed telewizorem Polak i chce obejrzeć mecz, no to chcę trochę ładnej piłki zobaczyć, chcę troszeczkę akcji ofensywnych. Chcę, żeby Polacy, nawet jeżeli przegrają z tą Argentyną, bo to nie jest wstyd przegrać ani z Argentyną, ani z Francuzami, to jest oczywiste, ale żeby Polacy chociaż jakąś jedną, dwie, trzy, cztery akcje przeprowadzili, żeby sprawili, że ci Argentyńczycy się wystraszą chociaż na moment, żeby jakoś im w jakiś sposób przynajmniej zagrozić. Tego meczu z Argentyną mi zabrakło. Staliśmy za podwójną gardą, postawiliśmy autobus, tylko ten autobus był taki stary, zdezelowany i ledwo jechał. No właśnie, Przemek, ja wczoraj przeczytałam bardzo trafny moim zdaniem wpis, który oddaje absolutnie to, co ja czuję w momencie jako no już absolutnie chyba niereformowalny kibic reprezentacji Polski w piłce nożnej. Nagłówki nie do ogarnięcia, pewnie kojarzysz taką stronę na Facebooku i oni napisali tak. Kostaryka może grać jak równy z równym z Niemcami. Japonia może grać jak równy z Hiszpanią. Arabia Saudyjska może grać jak równy z równym z Argentyną. Maroko jak równy z równym z Belgią. Tylko Polska, mająca tak słabych piłkarzy jak Lewandowski, Zieliński, Milik, Szczęsny czy Bereszyński, nie może. Dlatego słuszne jest, że nie gramy w piłkę, tylko w wybijanie. Ma to sens, pani Michniewicz. Przecież nikt wody w wino nie zamieni. Jak ci się to podoba? I czy uważasz, że rzeczywiście problem jest w selekcjonerze? Było troszkę o tym zamienianiu wody w wino. Zresztą zrobiła się afera wokół tego, kiedy selekcjoner takich właśnie słów użył podczas rozmowy z dziennikarzami. No, z tym zamienianiem wody w wino, no to trochę tak nie jest, no bo większość z tej kadry to są dobrzy piłkarze. No natomiast mam wrażenie, że problemem naszej, reprezentacji jest to, że jest, no bo żeby osiągnąć sukces na dużej imprezie, trzeba mieć jak najmniejszą różnicę w umiejętnościach pomiędzy najlepszym a najsłabszym piłkarzem. W reprezentacji Francji, Argentyny, czy też innych, czy też Hiszpanii, czy też innych tych topowych drużynach, ta różnica pomiędzy najlepszym a najsłabszym nie jest znacząca. U nas różnica pomiędzy najlepszym piłkarzem a najsłabszym jest potężna.
I jakby nasza reprezentacja jest dostosną drużyną kontrastów. Od zawodnika kapitalnego Roberta Lewandowskiego, zawodnika, który potrafi zrobić coś z niczego, od zawodnika, który jest jednym z najlepszych środkowych pomocników w Europie, nie boję się użyć tych słów, Piotr Zieliński, który kompletnie traci swoje atuty w reprezentacji Polski, bo dlaczego? No po prostu nie ma z kim grać. I to jest problem naszej reprezentacji, że jest dwóch, trzech, czterech, pięciu zawodników, a niestety w piłkę nożną gra się w 11. I tutaj mamy podstawowy problem. Natomiast cały czas z tyłu głowy pozostaje mi fakt, że my jednak awansowaliśmy. I tutaj troszeczkę mnie to jakby powstrzymuje przed taką huraganową krytyką reprezentacji. No pewnie na nią przyjdzie czas, Przemek, po meczu z Francją, albo i nie, oby nie. Natomiast ja się tylko po prostu zastanawiam, czy pan Michniewicz ma jakąkolwiek autorefleksję, czy on cokolwiek zmieni przed meczem z Francją, czy to znowu będzie myślenie na zasadzie nie zamienię wody w wino i właściwie cel został osiągnięty, więc c'est la vie, będzie co będzie. Z jednej strony troszkę boję się, że piłkarze osiądą na laurach. Widziałem radość, widziałem świętowanie i ja miałem takie wrażenie, że oczywiście nie siedzę w głowach tych piłkarzy, ale miałem takie wrażenie, że oni mają poczucie, że ten cel już został osiągnięty, mamy to i już po prostu. Natomiast z drugiej strony, jeżeli oni podejdą na luzie do tego spotkania z Francuzami, to będzie troszkę łatwiej, bo też miałem wrażenie, że w tych trzech meczach z Meksykiem, Arabią i Argentyną, to oni mieli bardzo spętane nogi, że oni jakby byli skoncentrowani absolutnie w 100% na tym, żeby ten cel osiągnąć i brakowało ryzyka. O tym mówił Robert Lewandowski. Robert Lewandowski zresztą trzy razy rozmawialiśmy z Robertem Lewandowskim po każdym z trzech meczów i w każdej z tych rozmów padało słowo ryzyko. Że brakuje tego ryzyka, brakuje odwagi, brakuje podjęcia jakiejkolwiek walki. Jeżeli jest jakaś sytuacja ryzykowna, sytuacja, że trzeba jakieś niekonwencjonalne podanie, jakieś niekonwencjonalne zagranie wykonać, no to my podajemy do kolegi obok zamiast zaryzykować. Robert Lewandowski nie jest do tego przyzwyczajony oczywiście, bo w jego drużynie klubowej gra się na dużym ryzyku, gra się niekonwencjonalnie. W polskiej drużynie nie ma tych niekonwencjonalnych zagrań, ale może mecz z Francją, w którym nie będziemy faworytem, nie mamy nic do stracenia, bo tak naprawdę nic się nie stanie, jeśli przegramy. Oczywiście jeśli przegramy w dobrym stylu, bo jeżeli przegramy 0-4 po łomocie, no to wszyscy będziemy tutaj bardzo narzekać, tak? Natomiast jeżeli przegramy po dobrym meczu w dobrym stylu, nikt nas nie będzie narzekał, dlatego piłkarze nie mają nic do stracenia. Piłkarze mogą w tym meczu więcej zaryzykować niż w meczu z Argentyną, Meksykiem czy Arabią Saudyjską. Może to jest nasza szansa, może szansą jest też to, że Francuzi nas zlekceważą. Przecież polskie statystyki w meczu z Argentyną to jest ola Boga. No, 20 kilka strzałów Argentyny, Polska nie wychodziła z połowy. No, masakrą jest to, że Polska przez trzy mecze fazy grupowej oddała zaledwie, uwaga, nie wiem czy widzieliście, to cztery strzały na bramkę w trzech meczach. To jest katastrofa, to jest katastrofa. Zobacz, 50% dlatego skuteczność, bo dwie bramki. No. Dobrze, ale oczywiście to żart. Żart. Przemuś, jeszcze jedna rzecz. Ja ostatnio sobie zażartowałam, że prawdopodobną taktyką naszego fantastycznego selekcjonera będzie to, żeby grać się z Francją na remis, a później do karnych doprowadzić, żeby Szczęsny wszystkie obronił. To oczywiście tak z przymrużeniem oka, ale powiedz mi, czy po tym, co wyprawia Szczęsny na tym mundialu, bo to jest bez wątpienia jego turniej, zmieniło się coś, jeżeli chodzi na przykład o rozpoznawalność Szczęsnego w samym Katarze, bo wiemy, że mało tam polskich kibiców, że ta atmosfera też nie jest taka, jak to bywało onegdaj na innych mistrzostwach świata w piłce nożnej. Jak to trochę, jeżeli chodzi od tej strony wygląda, powiedz? Na pewno się zwiększyła, na pewno jest bardziej rozpoznawalny, na pewno ludzie próbują wymawiać nazwisko Szczęsnego, to nie jest proste. Trudna sprawa. Spotkaliśmy się tutaj z problemami kibiców z różnych krajów, którzy próbują mówić Szczęsny. Najczęściej mówią Czesny albo jakoś inaczej. Natomiast tak, ale on generalnie był przed tym mistrzostwami już bardzo znanym zawodnikiem. Jest jednym z najlepszych bramkarzy na świecie. No. Natomiast teraz, broniąc karny Leo Messiego, stał się taką mega, mega gwiazdą, taką gwiazdą już międzynarodową. To na pewno. A jak już pytasz o Wojciecha Szczęsnego, to jedna taka
rzecz mi się rzuciła w oczy przy obronie tych rzutów karnych Wojciecha Szczęsnego, bo to, w jaki sposób on to obronił, widzieliśmy. Natomiast ja pamiętam rozmowę z Wojciechem Szczęsnym po meczu z Argentyną. Zapytaliśmy go o sposób obrony tej karnego Leo Messiego, czy on się do tego przygotowywał. On mówi tak, widziałem kilkanaście strzałów trzech zawodników Argentyny dzień przed meczem. Oglądałem, przygotowywałem się, analizowałem. Zauważyłem, przeanalizowałem, że Leo Messi ma dwa sposoby na strzelanie rzutów karnych. Jeden sposób to jest wolny nabieg, a drugi sposób to jest patrzenie na bramkarza, a drugi sposób to jest szybki nabieg bez patrzenia na bramkarza i wtedy najczęściej strzela w lewy górny róg bramki. Tak. I Wojciech Szczęsny gdzieś się rzucił w lewy górny róg. Więc to nie chodzi tylko o formę. To nie chodzi tylko o to, że on ma duży zaśnięt. To nie chodzi tylko o to, że on jest świetnym bramkarzem. To chodzi o to, że po prostu odrobił pracę domową. Taki jest dzisiejszy futbol, taki jest profesjonalny futbol. Wojciech Szczęsny jest po prostu pro, jest top. Także cieszymy się, że mamy takiego bramkarza. Fajnie, że przełamał się na wielkich turniejach, bo przecież Euro 2012 klapa, Euro 2020 słabo, Mistrzostwa Świata 2018 klapa. Teraz wreszcie Wojciech Szczęsny jest na topie, oby tak dalej. To jest jego czas, trzymamy bardzo mocno kciuki. Przemku, na kiedy przebukowaliście te bilety? Już na poniedziałek, czy liczycie na więcej? Nie, na wtorek, dlatego że chcemy mieć taki jeden dzień buforowy, dlatego że jeżeli cud się stanie, byłoby nam ciężko w poniedziałek wieczorem wszystko zorganizować, bo lot mamy na poniedziałek rano ewentualnie, także nie, musimy mieć ten dzień buforowy, żeby zorganizować kolejne przebukowanie, kolejny hotel. Ja mam nadzieję, że będzie taka konieczność, żebyśmy to robili, ale no potrzeba tutaj cudu. Czesław Michniewicz mówił po meczu z Argentyną, że Bozia nam pomogła. To Bozia musi naprawdę się napracować niedzielę wieczorem, żeby jeszcze raz pomóc reprezentacji. No ja to raczej bardziej stąpam po ziemi, więc liczę na nogi i głowy piłkarzy. Przemku, wiesz, że ja cię uwielbiam, ale mam nadzieję, że zobaczę cię jak najpóźniej się da. Jak najpóźniej. Nie wracajcie. Ajaj, oby tak było. Nie wracajcie. Przemek. Wrócimy tuż przed Wigilią, oby tak było. Super, za to trzymam kciuki. Pozdrów Kamila Kacperczyka od nas wszystkich bardzo mocno. Działajcie tam. Tak, działajcie tam dalej. Ale może by się pokazał? Pokaż się, Kamil. O, jest. Salam alejkum, Kamilo, salam alejkum, widzowie. Życzmy sobie, żeby ten mecz dał nam w końcu trochę radości z gry Polaków. Trzymajcie się cieplutko. Trzymajcie się też naszych dwóch napastników redakcyjnych ze stolicy Kataru. Przemek Ofiara, Kamil Kacperczyk. Pozdrawiamy, ściskamy mocno. Do zobaczenia.